Wchodzę dzisiaj do gry, wchodzę do sklepu i moim oczom ukazuje się coś takiego. Chyba w Wargamingu brakuje pieniędzy, naprawdę. Kto pomyślał, że dobrym pomysłem będzie danie mediuma w sklepie? Już tłumaczę, o co chodzi. T-22 Medium to jest jeden z najlepszych czołgów średnich 10 tieru i ogólnie jednym z najlepszych maszyn. I do niedawno był również jedną z rzadszych. Był to czołg, który był po prostu zbyt mocny, żeby go dawać w właśnie w jakichś ofertach, tak jak to jest teraz. Pojawił się tylko w skrzyniach. Jedyny moment, w którym się pojawił do kupienia, to nie w skrzyniach, to był właśnie na aukcji świątecznej. Wtedy był za 17 tysięcy golda, nie pamiętam za ile. W każdym razie było go tylko 15 tysięcy sztuk i rozszedł się w 20 minut. 20 minut sprzedało się go 15 tysięcy, nie pamiętam dokładnie ile. W każdym razie bardzo szybko się on wyprzedał i jest to tak bardzo rozchwytywany czołg, tak bardzo chciana przez ludzi maszyna i też tak dobra. Pojazd jest świetny, jeżeli ktoś nie zna, to jest to połączenie tak naprawdę najlepszych atutów rosyjskich czołgów, jakie można mieć po prostu w jedną maszynę. Macie tutaj fajną mobilność, jak 140, fajny pancerz wieży, jak T-62, nie ma garnków, jak IS-7 i odbija bokami, jak na Ruska przystało. Celność jest fajna, penetracja jest fajna, ten czołg dobrze jeździ, potrafi dingać bokami. Ma fajną, twardą wieżę. Jedyne, czego nie ma, to oczywiście depresja działa, ale tego praktycznie żaden rosyjski czołg nie ma. Ogólnie maszyna super, jeżeli ktoś nie ma, oczywiście polecam kupić, ale według mnie, no jest to trochę głupie i trochę słabe to, co oni zrobili, że dali go w sklepie tak po prostu, bez żadnej okazji. Jest za 22,5 tysiąca golda z ofertą, z różnymi pierdołami i za 17,5 tysiąca sam czołg. Także, no jest to według mnie troszkę słabe zachowanie, że dali go po prostu w sklepie, bo mówię, jest to czołg, jest w skrócie zbyt mocny, żeby go tak o sprzedawać. No, kiedyś on był bardzo rzadki, ekskluzywny, a teraz każdy go będzie mógł zdobyć bardzo łatwo. Według mnie, no po prostu słaba rzecz, że coś takiego zrobili, będzie go pewnie pełno jeździć na randomach. A skoro będzie go pełno jeździć na randomach, to jak walczyć z tym czołgiem, ponieważ nie każdy wie, myślę, że mniej doświadczeni gracze będą, no mogą mieć problem po prostu z przebiciem tego czołgu czasami. Tutaj polecałbym od razu mierzyć w kadłub i uważać na ustawienie górnych płyt, bo o ile one nie są zbyt twarde, to jeżeli je lekko ktoś skontuje, jeżeli je lekko podniesie, to będą w stanie odbić pociski, po prostu poleci jakiś rykoszet. Także tutaj zdecydowanie można sobie załadować złoto. Pamiętajcie, żeby nigdy hitami nie walić właśnie w boki tego czołgu, ponieważ one są bardzo trollowe. Jeżeli chodzi o strzelanie w boki, to jest loteria, czy to wejdzie, czy nie wejdzie. Nie wiem, czy jest jakiś jakby sposób na to, żeby ten czołg zawsze przebić w bok, bo to jest loteria i ten czołg czasami po prostu odbija pociski, no których totalnie odbić nie powinien. No i tak jak widzicie również, to jest fajny DPM, fajna mobilność, taka jedna z lepszych widełek, jaką sobie zagrałem na tym czołgu dzisiaj. I oczywiście zagramy 3, mi się wydaje, na żywo, to staram się zrobić jeszcze więcej. Okej, okay, rzuciło Molendijk na Vickers Lighta i tyle. A nie, na AMX-30B. Dwa czołgi lekkie, nie będzie większych problemów. O, pozdrawiam Blacka i Lakiego, których mi wrzuciło teraz w składzie. Będziecie panowie na YouTubie. Trudno. Dobra, polecę sobie w lewo, ale niezbyt agresywnie, ponieważ jestem jedynym medem i nie chcę się za daleko zapuszczać, żeby nie zostać spuszowanym. Postaram się tyle zrobić, żeby po prostu ich wyświecić. Oni grają na dwóch Lewandowskich. Kurczę, tak teraz myślę, może to będzie zły pomysł jechanie tam. Wolę się też trzymać z chłopakami. Wiem, że oni ogarniają, więc na pewno coś na tej flance zrobią. I jednak wolę z nimi pojechać. Ten czołg też właśnie jest o tyle fajny, że można mierzyć i sidescrapa, i odwrotnego sidescrapa, więc w mieście, na płaskim terenie również sobie poradzi. Żaden med chyba się nie może pochwalić tak dobrym pancerzem z boku, jak ma T-22 Medium i taką możliwością sidescrapa, jakie ma T-22 Medium. Naprawdę to daje ogromną, jakby ogromne możliwości w bitwie, że możecie walczyć na praktycznie każdym terenie i na każdej mapie jesteście w stanie zrobić dobry wynik. Ja teraz, zobaczcie, mogę pojechać jako pierwszy i coś wykryć. Postaram się coś zaświecić tutaj, jakieś te deki może. Zobaczymy, ok, jest typ 7-1. Zawsze się trzymajcie jakichś mostków czy czegoś takiego, żeby ukryć wasz kadłub. Wieża jest naprawdę bardzo ciężko przebić. Nie tak, że się nie da, dzisiaj doświadczyłem już tego, że da się tą wieżę przebić. Ja bo stałem w miejscu jak debil i ktoś po prostu mógł przycelować, co nie? Okay, jest kranwagn. Okej, ja też jestem zaświecony, bo on się tak do mnie obrócił właśnie. Zobaczcie, zajmę sobie taką pozycję tutaj. Postaram się na wieżę.
Troszkę najadę sobie na nasyp, żeby mieć opuszczenie i działa. Okej, okay, podjechał do mnie, ale typ 7-1 jest troszkę obity. Okej. Okay. Czy on tutaj... Okej, okay, za mną jest jeszcze mój typ 7-1, więc nie powinno być jakichś problemów, jeżeli chodzi o walkę z tym typem. Mam nadzieję, że tylko sprowokuje do wyjazdu na mnie, nie jest. Chyba zauważył, tak. Zauważył mojego sojusznika. Staram się wykryć tego krana również. Zastanawiam się, co zrobić. Na pewno nie mogę wyjechać, bo na bank jest tam ustawiona jakaś potężna kampa i snajpa po prostu. Staram się go trafić w garnek, ale to jest naprawdę trudne zadanie. Spróbuję, słuchajcie, podjechać. Okej, wykryłem Grdyla. Tak, tam stoi ten kranwagn, który mnie przebił w bardzo dziwne miejsce. Dostałem przebicie w jarzmo, słuchajcie. To jest bardzo dziwna rzecz, że dostałem przebicie w jarzmo. Ciekawe, dobra. Ta lodówka będzie zbierać, wydaje mi się. Ja nie mogę tak wychylać. Okej, jest kran. Spróbuję sobie podjechać na nasyp. O, widzicie, złapałem na niego opuszczenie, ale on już się tutaj schował. Dobra, nie będę tutaj stał, bo tutaj się po prostu nic nie dzieje. Więc podjadę pomóc od drugiej mańki. Ja pierdzielę. Okej, okay. To jest bardzo fajne w milimie. Nie wiem, czy on ma jeszcze jedną peskę, co nie? O, T22 medium to jest właśnie, moi drodzy. Wiedziałem, że od tego grilla... Kurde, to był taki błąd, że zebrałem od tego grilla. Dobra, zdążę wkleić jeszcze jedną peskę, zanim przeładuję grill. I teraz się wycofam i lodówka zbierze, a nie ja. Okej. Okej, to było bardzo szczęśliwe. Zobaczcie, jak mi się udało odbić ten pocisk. Ledwie. Jest 30B. To było bardzo słabe. Kurde, że tego nie przebiłem, no. Dobrze, poskładali go. Okej, nie zagrałem tutaj najlepiej. Na dole może być też ten typ 7-1. Muszę o tym pamiętać. Okej. Udało się go jeszcze trafić. Bitewka słaba, tak ogólnie. Ale też... no nie powiem, że szybka. Chodzi, że 7-1 będzie najprawdopodobniej. Okej. Nie mam spota. Dobra, podjadę jeszcze. Może spróbuję coś zrobić, najwyżej zginę. Okej, jest i grill. No muszę zaczekać, się on strzeli, bo mnie nawet na burzaka ma, więc... nie mogę sobie tak... o, wychylić. O Boże. Kurczę, zepsułem, bo mogłem zrobić jeszcze jeden strzał i akurat go nie trafiłem. Szkoda. Dobra, lecimy do drugiej bitewki. Okej, okay, rzuciło nam mapę nad rzeczę. Mamy w przeciwnym składzie T6-2, Vickers Lighta i Testo Lighta. A do pomocy mam Leoparda i Batshata po prostu. Dobra. Gdzie chcemy podjechać? Wydaje mi się, że podjadę sobie w ten krzak. Z racji tego, że mam więcej pancerza, to będę w stanie troszkę popchnąć te czołgi. Ale na pewno będę musiał uważać. Chociaż za nami, słuchajcie, jadą dwa ciężkie. Joch i T57 Heavy. Także wydaje mi się, że podjadę nieco agresywnie. Okej, okay, zaświeciłem T62, on mnie też zaświecił raczej. Tutaj rykoszet poszedł. No, nie przebije mnie pod tym kątem w bok. Okej. Okay. Leopard podjeżdża agresywnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale chyba tak. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Okej, okay, myślałem, że go jeszcze tutaj trafię, ale się troszkę spóźniłem. No jeszcze od niego zebrałem jak bot. No muszę się tak schować, żeby oni mnie nie mogli strzelać, jeżeli ja sobie mógł strzelać na spokojnie, żeby też już dwa. Muszę to skończyć i teraz podjeżdżamy. Tutaj... od kiedy to nie jest zniszczalne? Tutaj będzie problem. Dobra, nie mogę podjechać, bo tam jest snajpa, tu jest typ 7-1. Więc jak tylko zniknę ze spota, to ustawię sobie tutaj sidescrapa. I liczę, że on jest... on stoi inaczej, dobra.
Nie powinien mnie przebić pod tym kątem, szczerze mówiąc. Dokładnie. Nie będę zużywał naprawki, bo po prostu nie potrzebuję. Okej. Nie widzę go. Jest EMX. Udało się go przebić, zaświecona jest jeszcze Godzilla. Ja chyba nie mam spota nawet. Po tym strzale. Okej, okay, Godzilla jest na traku, ale jej pod tym kątem nie przebije. Spróbuję ze złota na ślepo. Wydaje mi się, że to poszło za zero w traka. Dobra, spróbuję zaświecić też tą stronę. Okay, jest T71. Typ 71 znaczy się. Gdzieś tam z tyłu stoi T100 Lite też, więc staram się nie dostać spota. Okej, okay, zdecydowanie trzeba pomóc z drugiej stronie. To był bardzo fajny strzał w T57 Heavy. Znowu spróbuję się wychylić na skrapie i go po prostu skończyć. Poszło po najbardziej kancie jak się dało, więc niestety się nie wyszło. Okej. Okay. On głupio wychylał, udało się go skończyć. Tutaj gdzieś powinienem mieć bicie na AMX-a 50B. Dokładnie. Dobra, bitewka się już kończy, trzeba podjeżdżać. Muszę uważać, żeby nie zebrać od Godzilli, ale wydaje mi się, że Godzilla jest po drugiej stronie. Włączę sobie tą adrenalinę, którą tak trzymałem. I jeszcze jeden strzał mi się uda zrobić w tego T71. Dokładnie. Godzilla już raczej zostanie poskładana przez tego Jocha, zanim tam dojadę. Wydaje mi się, że on zdąży przeładować przez te 13 sekund swoje. I tej Godzilli nie skończę. Dokładnie. Bitewka znowu taka średnia, znowu szybka, znowu 7-1. Znaczy, znowu 7-1, to chciałem powiedzieć. Więc mam nadzieję, że ta trzecia po prostu będzie lepsza. Okej, rzuciło nam dziewiątki na Standarda B i Sheridana. Ten czołg, myślę, że można dać miano pogromce Sheridanów, ponieważ jest chyba perfekcyjny do walki z tym pojazdem. Jest na tyle szybki, że jest go w stanie dogonić, a przynajmniej nieźle pogonić z jakiejś pozycji. Ma na tyle dobry pancerz i z boku, i od frontu, że no, Sheridan będzie miał problemy z przebiciem. Nawet jeżeli przebije, to DPM-em go medium będzie w stanie zjeść. Także bardzo dobry czołg do walki z Sheridanem. Standard B też nie powinno być problemów. Muszę uważać tylko na swój gadu, żeby chować. Pamiętajcie, że jeżeli podjedziecie sobie na jakiś nasyp i podniesiecie te górne płyty pancerza, to one również będą nie do przebicia. Nie będziecie mieli wtedy opuszczenia, żeby coś strzelać, ale to jest dobry pomysł, dobry sposób, żeby zbejtować, czyli strzał. Okej, jest tutaj Sheridan. Ja podjeżdżam agresywnie, bo ja się go po prostu nie boję. Jest Standard B również, którego zaświeciłem przez tą lukę w tym miejscu. Okej, okay, bardzo fajny spot z mojej strony. Dałem informację, gdzie jest skład przeciwnika i to jest dla nas też informacja, że należy stąd po prostu uciekać. Jedzie tutaj mnóstwo czołgów. Pojadę sobie, wydaje mi się, że nie dołem. Wydaje mi się, że tędy pojadę. I trzeba stąd uciec. Tak, dołem to był zdecydowanie zły pomysł. Postaram się supportować tą esetkę w walce z tym T-110-4. I po prostu od tej strony ich poskładać. Brakuje mi jak pancera jest to, więc nie mogę wyjechać od prawej strony. Ze względu na to, że jak pancer będzie mógł po prostu do mnie strzelić. Okej. Okay. Dało się go skończyć. Jest jak pancer jest to, który chyba strzelił. A nie, nie strzelił, bo się na mnie patrzył. Okej, okay, on mnie nie przebije pod takim kątem. Tylko zastanawiam się, jak mogę wychylić, bo no on się na mnie patrzy cały czas, słuchajcie. Okej, okay. On strzelił w S100. Także podjeżdżamy. To jest to, według mnie popełnia błąd, ponieważ będzie obrywać od K91, ale postaram się objechać tego jak pancera. Liczę, że go raz przebije ten. Chciałem, mówię, celować po traku, ale nie wyszło. Teraz może być problem z tym jak pancerem, ponieważ K91 go wspiera. Oj, szkoda, że to nie weszło. Okej, okay, on się do mnie odbił. Nie wiem, czy on mnie wypchnie, boję się tego, że mnie wypchnie. Okej, wypchnął mnie, ale słuchajcie, ja jestem na tyle mały, okej, że będę w stanie się tutaj przykleić do jego boku. Nie wiedziałem tego nawet, żeby... Okej, uwaga. Właśnie o to chodziło. Dokładnie o to chodziło. Będę się w stanie przykleić. Zaraz sobie skończę tego, jak pancera jest to. I zabiera się za K91. W tym miejscu, który ma jakieś chyba problemy z internetem, z tego co widzę. Dobra, spróbuję go skończyć, mam nadzieję, że mi się uda. Ładnie, E50 tam się odbiło, E50M jest martwe. I jedziemy po tego typa 9 tieru. Podjedziemy sobie od góry. Jeszcze jest Standard B, ok, Standard B jest tutaj, jego się nie boję totalnie. Będę w stanie go właśnie odbić, mam nadzieję, i zaraz wykończyć.
Pierwszego kończę standarda, olewam już tego typa. Okej. Zebrałem, może niepotrzebnie, ale nie ma też w tym momencie aż tak ogromnego znaczenia. To jest piękne w tym właśnie w mediumie, że na takie dystanse, na taki facehack tak zwany, czy przyklejenie się bokiem, jest ten czołg wyśmienity. Jest go ekstremalnie ciężko przebić, co było widać w przypadku jak Panzeres, to trzeba naprawdę dobrze wiedzieć, gdzie pocelować. I jest to też bardzo trudne, bo ten czołg jest szybki i dlatego właśnie ta maszyna jest tak dobra. Z głębi serduszka polecam kupić. I to było na tyle.